tam jest to siódme. Dziesiątego wersetu słowo mówi: serca ludzi siedzących w ciemności i pogrążonych w mroku, związanych nędzą i żelazem z powodu swego buntu przeciw słowom Boga. Ludzie siedzący w ciemności i pogrążeni w mroku, związani nędzą i żelazem, są z powodu swego buntu przeciw słowom Boga. Oraz pogardy dla rad Najwyższego. Dalej mamy: upokorzył mozolem. Wiecie, z tego powodu ludzie się męczą, mozolą, nie mają żadnego sukcesu w swoim życiu i jeszcze narzekają na Boga. A to jest z powodu buntu przeciw słowom Boga. Dlatego ja cały czas będę mocno naciskać na słowo. Będę mocno naciskać na słowo. Bez znajomości słowa w ogóle czytam sobie ostatnio te książki Francis. Ale znam słowo. Jak sobie czytam te książki, to wiecie, moja dusza płacze. Moja dusza płacze nad duszą człowieka. Dlaczego? Bo dusza człowieka musi być złamana i on przychodzi czasami przez mozu. Sam siebie wprowadza w te miejsca pogrążone w mroku. Ale musi przez to przejść. Musi przez to przejść. Inaczej dusza człowieka nie będzie złamana. Obejrzałam sobie film wczoraj, Nic Straconego, który polecał Artur, który oczywiście też wszystkim polecam, bo to jest film na faktach. Skazany byłeś na śmierć. Byłeś skazany na śmierć. Tam człowiek był skazany na śmierć, w celi śmierci. I nie było dla niego ratunku. I nie było dla ciebie ratunku. Ale przyszedł człowiek, Jezus Chrystus. I on cię wykupił. Ale ty musisz walczyć tu na ziemi. To nie jest walka, że ty walczysz. Tylko walczysz, żeby to zwycięstwo, które Jezus dla ciebie już odniósł, żeby je wprowadzić w życie. To jest walka. I tak naprawdę to sobie popłakałam nad duszą ludzką. Jak to jest z tą duszą, kurczę? Jak to jest z tą duszą? Bóg doskonale stwarzając nas wiedział, jakie mamy dusze. Dlatego On, Jego miłosierdzie góruje nad sądem i dlatego On powiedział, że nie cofa swojego słowa i nad Izraelem się, nad Izraelem, którego wybrał, On go nigdy nie, jakby nigdy nie, Bóg jest wierny swoim słowom, o, wierny swoim słowom. A my nie do końca, bo mamy takie dusze. Nie jesteś wierny słowom nawet na własną szkodę. A jest powiedziane, jak już powiedziałeś, to bądź wierny, choćbyś szkodę miał ponieść. To wszystko tylko nas kształtuje. Kształtuje. I wtedy, słuchajcie, w swej niedoli wołali do Pana.
bo gdy się potykali, nie miał im kto pomóc. Jedna dziewczyna, która była tu u nas w kościele, była, ale wyszła. Studiowała, wyszła za mąż, oglądała. I ona woła o pomoc do ludzi. Ona mówi, nie ma kto by mi pomógł. I ona osądza ludzi. A spotkała Boga. Poszła w świat szukać pomocy u ludzi. I wtedy w swej niedoli wołali do Pana. A On wyzwolił ich z pognębienia. Wyprowadził z ciemności oraz z tego mroku i skruszył to, co ich trzymało w więzieniu. Wychodzimy z więzienia. Wychodzimy z więzień swoich ograniczeń. Wychodzimy z więzień swoich starych nawyków. Wychodzimy z więzień swoich racji. Wychodzimy z więzień tego, co stare. Wychodzimy z więzień. Bo tylko w Jezusie, tylko w Nim jest wolność i tylko w Nim jest pełnia. Naprawdę mamy ograniczone umysły. Wyjdźmy poza te granice naszych umysłów i naszego rozumu. Będziemy oglądać rzeczy dziwne, bo Bóg jest Bogiem dziwnym, Amen. Strasznym, Amen. Wielkim, Amen. Potężnym. Amen. To jest mocarz. Amen. I tylko w Nim jest rozwiązanie na wszystko. Pewne rzeczy mogą nas dziwić, ale jeśli mamy objawienie i przekonanie, Amen. To idźmy za tym i nie ograniczajmy siebie nawzajem. Amen. Niech wysławiają Pana, Jego łaskę i cuda na rzecz synów ludzkich, gdyż wyrwał wrota ze zbiżu i połamał żelazne zasuwy. Jesteśmy wolni. Wolni jesteśmy. On nam dał wolność. Potracili rozum i przez swe nieprawości, przez swoje winy cierpieli. Jak cierpisz, to wołaj do Boga, Boże, dlaczego? Właściwie to nie dlaczego, tylko objaw mi. Objaw. Objaw mi rzecz, objaw mi w ogóle. Nie skupiaj się tak bardzo na swoim cierpieniu. Bo w swojej niedoli oni wołali do Pana, a On wyzwolił ich z pognębienia, posłał swoje słowo, uzdrowił ich i ochronił przed całkowitym zniszczeniem. Bóg posłał słowo, które leczy, które uzdrawia, nie wiedza, ale słowo. My mamy mnóstwo nauczeń, ale wiecie, uczniowie tylko mieli słowo, które zapadło w ich serce, które Jezus mówił, kiedy z Nim chodzili, a potem znowu przekazywali słowo. A potem spisali słowo. Nie omijaj słowa. To ono ma moc. To ono ma wiele wymiarów. Niech wysławiają Pana, Jego łaskę i cuda na rzecz synów ludzkich. Wiecie, synami jesteśmy wszyscy. Ludzkimi synami jesteśmy. Niech złożą dziękczynne ofiary i niech z radością sławią Jego czyny. Ja wam syna ludzkiego teraz przytoczę, Dawida. Był taki sobie syn ludzki.
który przechodził różne rzeczy w swoim życiu, a wiedział, że jest pomazańcem Bożym. On mówi, Duch Pana przemawia przeze mnie, a Jego Słowo jest na mym języku. Jego Słowo. Ty musisz mówić Słowem Pana, bo ono jest prawdziwe. Ono jest prawdziwe. Słowo Pana jest prawdziwe. Cokolwiek dodasz do Słowa Pana ze swojej duszy, to już nie będzie prawdziwe. Bo będzie z twojej duszy dodane. Słowo Pana jest ostre. Przemówił Bóg Izraela, przemówiła do mnie skała Izraela, panujący nad ludźmi, sprawiedliwy, panujący w bojaźni Bożej, jest jak poranek o wschodzie słońca, poranek bez chmur. Z jego blasku i deszczu wyrasta z ziemi trawa, czyli życie. Czy nie jest tak z moim domem u Boga? Czy nie zawarł ze mną wiecznego przymierza, umującego wszystko i pewnego? On potwierdzi me zwycięstwo i da zakwitnąć mej rozkoszy. Niech kwitną w Tobie ogrody Pana. Ty jesteś Jego ogrodem. Niech w Tobie kwitną ogrody Pana, bo z tego będzie miła woń dla Niego. On mówi, jesteś mi jak kesja, jesteś mi miłą wonią, bo jeśli twoje modlitwy płyną z czystego serca, a ty idziesz do ołtarza i nie masz nic przeciwko bratu swemu, podnosisz czyste ręce, nie osądzasz w ogóle, nie próbujesz tutaj w ogóle cokolwiek dołożyć, bo ktokolwiek dołoży do tych słów, to Bóg powiedział, że dołoży mu brak. Nie dokładamy nic do Słowa. Bądźmy jak Słowo dla innych. Mówmy do swojej duszy cały czas. Ona musi przejść przez tą dolinę. Ona musi przejść. Musi. Nie da rady. Żeby wejść w górę, trzeba zejść w dół. Trzeba przejść przez tą dolinę. Ale błogosławiony ten, błogosławieni cisi, cisi. Zanim cokolwiek wypowiemy, zastanówmy się. Błogosławieni czystego serca, bowiem oni Boga oglądać będą. To jest nasz Pan, potężny w swojej mocy. To jest nasz Król, wielki i potężny w swojej mocy, który czyni swoje dzieła. To jest Pan nad Panami, Król nad Królami. On nas wykupił. I czy On nie doprowadzi swojego dzieła do końca? On nas stworzył. On nas powołał. I On jest przed nami. Gdziekolwiek pójdziemy, tam On jest. Posłał swoich aniołów, abyś nie uraził o kamień nogi swojej. Będziesz biegł, się nie potkniesz. Będziesz biegł. A aniołowie będą przeszkody usuwać z twojej drogi, bo to od twojej determinacji, od twojej odwagi zależy. Dziękujemy Tobie, Jezus. Wywyższamy Ciebie, Król. Ja Cię uwielbiam z całego swojego serca. Ja błogosławię ten dzień, który nam dałeś, abyśmy się w nim weselili i radowali. Ja dziękuję Ci za ten dzień. Dziękuję Ci za dzisiaj.
Dziękuję Ci, że Ty masz myśli o pokoju, a nie o niedoli. Myśli o pokoju, aby nas natchnąć nadzieją. Ja Ci dziękuję, Jezus, że to tylko dzięki Tobie jesteśmy w tym miejscu. Tylko dzięki Tobie. Dzięki temu, co już uczyniłeś. Dzięki temu, co nam dałeś. Dzięki temu, co zrobiłeś. Ja Cię wywyższam. Jezus, ja Cię wywyższam. Halleluja! Thank you.
Yeah.
Nie osi, wypełnij swoją chwałą.
Wypełnij swoją chwałą, należy
się ze skrobą, potężny Bóg, jak chlebo, jak chlebo, ja to mam. Potężny Bóg, Jahwe Bóg, Jahwe Bóg.
Wczoraj do moich drzwi zadzwonili z organizacji Świadków Jehowy. I wiecie co? Diabeł doskonale wie, że przez duszę może nas wieść. Przez duszę. Ponieważ w duchu nie ma emocji, nie ma uczuć. I prawda jest prawdą, a dusza tylko temu towarzyszy, bo każdy ma inną duszę. I on wykorzystuje teraz świadków, tak zwanych Jehowy, czyli organizację, która chodzi w fałszywym duchu, po to, żeby dotykać dusz ludzkich. Oni przyszli do mnie i zapytali się, jakie emocje teraz ludzie mają w swoim sercu po powodzi. On zmienia ton. On zmienia ton. On jest słodki. Jak diabeł zwodził Ewę, to on też uderzył w jej duszę. Zmienił ton, podważył coś. I oni przychodzą, pukają, pięknie się przedstawiają. Już nawet nie widać po nich, że oni są świadkami. W duchu musisz ich rozpoznać. Kobieta z nastoletnią dziewczynką przyszła do mnie. I wie pani, bo jak teraz się człowiek czuje po takiej tragedii, jak powódź? Tworzysz duszę, oni tam wejdą. Wejdą tam. Dlatego Bóg powiedział, żeby czujniej niż wszystkiego szczec swojego serca. Dlatego Paweł wiele w listach mówi, jak mamy sobie nawzajem w ciele usługiwać. Dlatego w słowie jest też napisane, że zawsze, zanim chcesz wyjąć belkę z oka brata swego, wyjmij dżaskę ze... Przepraszam, dżaskę z oka brata swego, to wyjmij belkę ze swojego oka. Wszystko, cały świat chce cię zatrzymać, żebyś nie wszedł w to miejsce, do którego Bóg cię ukształtował i powołał. Pan skierował do mnie słowo tej treści. Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, już wiedziałem, co chcę z tobą uczynić. Ty nie jesteś przypadkiem tu na ziemi. Ty nie jesteś przypadkiem tu w kościele. Ty nie jest przypadkiem, spotkałeś Boga w ogóle. Wiecie, jak to głęboko sobie, głęboko się w tym zanurzysz i zobaczysz, kurczę, zanim mogłoby cię już nie być, ale ty jesteś. Już wiedziałem, co chcę z tobą uczynić, zanim się urodziłeś, poświęciłem cię i wyznaczyłem. Jeremiasza wyznaczył na proroka i mówi do niego. I mówi do niego.
Musisz uwierzyć w to, że Bóg powołał nas na te czasy i w tym miejscu. Musisz w to uwierzyć, że On Cię tu powołał. I to tylko jest droga. I to cały czas tylko jest walka, żeby Ciebie nie zatrzymać na tej drodze. Bo my co? My jesteśmy z tych, co się cofają i giną. Dlatego musisz mówić do swojej duszy. Dlatego musisz szczec w ogóle, co z niej wypływa, co z Twojego serca wypływa. Dlatego musisz szczec, co do Twojego serca wpływa. Dlatego dzieci Boże chodzą w duchu i w prawdzie. Patrz na Ducha, patrz na Jezusa, bo Jego Duch zamieszkał w nas. Thank you.
zwycięstwo, jego światło zawsze przez zwycięża ciemność. W imieniu Jezusa próg jest pokonany, będziemy głosić to. Dostaj siłę i swoje zwycięstwo, jego światło zawsze przez zwycięża ciemność. W imieniu Jezusa próg jest pokonany, będziemy głosić to. Zwycięża ciemność, w imieniu Jezusa wróg jest pokonany, będziemy głosić to. To jest naszą siłą. Amen. To w Nim mamy wszystko. To w Nim możemy wszystko, siłą Jego potęgi. To On jest mocny w nas. To On jest mocny w nas. To On jest mocny w nas. Amen. Amen. Amen.